Od grzywocza. Rozmowy na Wielki Post. Od lektury do życia. Bardzo mi miło powitać naszego kolejnego rozmówcę, panią profesor Martę Makarczuk. Witam serdecznie, dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Na początku powiem, że miejsce i okoliczności naszego spotkania są dosyć niezwykłe i to za sprawą pani Makarczuk. W pewnym sensie pani nam tutaj, w dobrym tego słowa znaczeniu, powywracała porządki, ponieważ, uwaga, znajdujemy się w muzeum, Muzeum Narodowe w Krakowie, oddział w sukiennicach. Po drugie, jesteśmy blisko, siedzimy sobie, tak można powiedzieć, patrzymy na piękny obraz, jaki za chwilę zdradzimy. No i po trzecie, w zasadzie przedmiotem naszej rozmowy dzisiaj nie będzie tyle książka, co jeden z artykułów księdza Krzysztofa. Ale może zacznijmy od początku. Naszym rozmówcą jest profesor, pracownik na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, tak? Czy dobrze powiedziałem? Znakomicie, znakomicie. Bardzo dziękuję za zaproszenie i za zaufanie. Faktycznie jesteśmy w niezwykłym miejscu, w Muzeum w Sukiennicach, gdzie ksiądz Krzysztof bardzo lubił zaglądać dla kilku swoich ulubionych obrazów. Czasem zaglądał tutaj sam, a czasem ze znajomymi i z Krakowa. I potem znajomi się dzielili taką refleksją, że mimo tego, że mieszkają w Krakowie, to ksiądz Krzysztof im pokazywał takie obrazy, na które oni nie za bardzo nie zwracali uwagi. Więc ksiądz Krzysztof był poniekąd taką osobą, która pokazywała im nowe rzeczy, takie znamienne. Rozumiem, że państwa drogi, o tym jeszcze za chwilę sobie jeszcze powiemy, ale również gdzieś tutaj razem się spotykały, również w tym muzeum. Ja może jeszcze dodam technicznie, że może nasi słuchacze będą zdziwieni, ponieważ w tle mogą słyszeć inne osoby. To tylko podkreśla fakt, że nagranie odbywa się autentycznie tak, w muzeum. Tak. Jesteśmy, nic nie jest tutaj ustawiane. Wokół nas przychodzą osoby, które podziwiają obrazy. Wszystko jest naturalne. Wszystko jest naturalne. Ale wróćmy. Tak. Rozumiem, że tutaj ksiądz Krzysztof, pani mieli okazję spotykać się również, tak? Tak, tutaj robiliśmy sobie taką przerwę, żeby trochę odpocząć, pooglądać kilka właśnie wybranych dzieł, porozmawiać, wyciszyć się. I właśnie w tej sali, w której znajdujemy się, to jest sala dokładnie Chełmońskiego, gdzie właśnie znajduje się kilka ulubionych obrazów księdza Krzysztofa, a jednym, nad którym lubił się bardzo zatrzymywać, jest właśnie obraz Stanisława Witkiewicza pod tytułem Wiatr Halny, który został namalowany w 1895 roku. Był nazywany przez recenzentów jako najlepsze dzieło malarza i określany jako dzieło przepełnione głębokim odczuciem natury. No jest to niezwykłe dzieło, ponieważ jest namalowane w takim, można powiedzieć, nurcie naturalistycznym, realistycznym, o głębokim ładunku emocjonalnym, w typie alpejskim, w stłumionej palecie barwnej. Sama kompozycja obrazu składa się z trzech poziomych pól, gdzie na pierwszy plan tutaj wysuwa się cała, niemal rozległa, zaśnieżona przestrzeń rozległej hali, którą od prawej strony tutaj przecina nieregularną linią potok. Tak. Następnie całą tą halę w oddali wieńczy wyrastający monumentalny masyw górski. Od prawej strony ciągnący się Giewont i od lewej strony w głębi nieco niżej szczyt Czerwonych Wierchów. Nad Giewontem jest ciemnoszafirowe i rozgwieżdżone niebo. Nad nim ciężki wał chmur, przeganiany silnym i porywistym wiatrem na stronę, na lewą stronę. I ten groźny wicher, który przewala się przez grań z ogromną siłą, wygina dwa świerki rosnące nad potokiem. I oczywiście nie jest to tylko obraz, który
pokazuje żywioł tatrzańskiej natury, ale również ma w sobie pewien pierwiastek symboliczny, poprzez który malarze modernizmu często jakby używali te motywy górskie jako pewien taki ekwiwalent psychologiczny, aby wyrażać swoje wewnętrzne przeżycia, stany melancholijne, lęki. I dlatego ten obraz jest taki trochę wielowymiarowy, można powiedzieć. Ale o tej scenie w ogóle najpiękniej opowiada sam malarz, który pięknie opisuje w utworze Na przełęczy. I to jest parę zdań, które chcę koniecznie przeczytać, bo są niezwykłe. Przywoływane nieraz przez księdza Krzysztofa. Tak, więc zacytuję. Proszę. W stronie zachodu, wśród czarnych chmur, ciemniał jeszcze czarniejszy płat nieba, na którym ostro migotały płomyki gwiazd, jak gdyby chwiejąc się od podmuchu wiatru. Świerki gięły się, jak trzciny, tarzały się, zadzierając w górę zielone warkocze i gliwia. Chwiały się jak pijane, kręciły się i biły czołem o ziemię, strząsając szyszki ulatujące na wietrze razem z pianami i bryzgami potoku. Potężny wir powietrza tańczył w środku doliny, kłębił i szarpał całym tym morzem chmur zalegających góry. Porywał wielkie szmaty mgły i rzucał w stronę północno-wschodu, gdzie się kończyła dzika jazda wichru i chmury stawały na miejscu, zapychając widnokrąg kłębkami fioletowych obłoków. Koniec cytatu. I można powiedzieć, że to doświadczenie piękna tatrzańskiej natury obdarowało Witkiewicza świadomością istnienia rzeczywistości duchowej pod powierzchnią jej materialnych form. Dodajmy tutaj jeszcze dla naszych osób, które nas słuchają, to jest myślę bardzo ważne, że, bo nie powiedzieliśmy tego na początku, myślę, że wiele osób, które nas słucha, będzie tego bardzo ciekawych. Pani, w ogóle ja może dopowiem, pani profesor jest dla nas taką postacią, która wprowadza nas w świat kultury, szczególnie malarstwa, który był bardzo obecny u Krzysztofa. Tak. Niezwykle ważna część i jego twórczości, ale bym powiedział jego osobowości, tego kim był, w jaki sposób sztuka wpływała na księdza Krzysztofa. Teraz cieszymy się z naszej znajomości, ponieważ pani Marta jest taką osobą, która jest w pewnym sensie naszym przewodnikiem, ponieważ proszę powiedzieć, ja myślę, że to jest troszkę subiektywne, ale jeżeli może pani uchylić troszkę, pani była też w jakiś sposób świadkiem tej relacji Krzysztofa ze sztuką, gdyby pani mogła się podzielić, bo wiem, że też pani towarzyszyła Krzysztofowi, wręcz nawet pomagała przy niektórych jego publikacjach, jak wystąpienia. To znaczy tak, na pewno ogromna ciekawość księdza Krzysztofa była taka dociekliwa. Jeśli coś go zainteresowało, dany obraz, dana wystawa, dopytywał czasem o znaczenie danego obrazu, ale też był ciekawy pewnej nowości, co w nim wywoła dany kontakt z obrazem. Lubił, jak mu się towarzyszyło w tym, w ciszy, ale później na takiej zasadzie, że siadaliśmy i o tym rozmawialiśmy. Ja się dzieliłam swoimi spostrzeżeniami, ksiądz Krzysztof swoimi, więc jakby lubił to moje takie towarzyszenie mu w oglądaniu, w dzieleniu się refleksjami. A tutaj w muzeum to tak zapamiętałam go, księdza Krzysztofa, jako taką osobę zapatrzoną i kontemplującą dane dzieło, często stojącą w takiej charakterystycznej pozie, podpierając swoją twarz jedną z dłoni i tak się zanurzał w to dzieło, które miał przed sobą. I jakoś tak właśnie, tak go też zapamiętałam, właśnie zapatrzonego i kontemplującego. On też w jednej swojej konferencji mówił, że człowiek kontemplacji to człowiek wielki, że ludzie, którzy mają wewnętrzną przestrzeń, że to nie są ludzie wąscy, to nie są ludzie, którzy potrafią, to są ludzie, którzy właśnie potrafią wiele pomieścić, ponieważ kontemplacja stwarza przestrzeń. I on mi się kojarzy z taką osobą kontemplacji. I rzeczywiście, jak się z nim później rozmawiało, czy gdzieś wychodziło, to on stwarzał przestrzeń. Przez to zapatrzenie, kontemplację i tą przestrzeń, którą dawał człowiekowi w spotkaniu. Ja myślę, że później też ta kontemplacja, to, co kontemplował, to, na co spoglądał, też miało ogromny wpływ na to, kim on był. Tak. Ponieważ myślę, takie kategoria, która przychodzi mi na myśl, to przede wszystkim ogromna wrażliwość, która też myślę jest jakąś, nie wiem, siostrą piękna i kontemplacji.
Ale proszę powiedzieć jeszcze, czy Państwo w jakiś sposób spotkali się przez właśnie sztukę też? Najpierw przez rozmowy duchowe, ale w momencie, kiedy ksiądz Krzysztof zapytał się mnie na pierwszym spotkaniu, co robię tak na co dzień, co studiuję i kiedy mu powiedziałam, że malarstwo, to jakoś tak od razu nasza rozmowa zeszła zupełnie na inny ton. On zaczął ten wątek ciągnąć i rzeczywiście jakoś to była dla niego pewna jakaś taka brama, która otwierała możliwość dla księdza Krzysztofa dzielenia się refleksjami, dopytywania, że miał po prostu z kim porozmawiać o swoich jakichś zachwytach. więc później, jak już były jakieś wystawy w Krakowie, czy gdzieś nawet w Opolu, no to bardzo często wykorzystywaliśmy swój czas na to, żeby koniecznie daną wystawę razem obejrzeć, porozmawiać o niej. Potem często ksiądz Krzysztof jeszcze zabierał czy swoich studentów na daną wystawę, czy jeszcze innych znajomych, bo była niezwykle jakoś poruszająca. To była jakaś taka nasza wspólna przestrzeń do rozmów i takiego odczuwania i kontemplowania. I dodajmy również, że Pani też w jakiś sposób była zaangażowana, pomagała księdzu Krzysztofowi przygotować sesję, która ostatecznie nie została wygłoszona. Mm-hmm. Mieliśmy sesję Uczucia Niekochane. Później Krzysztof przygotowywał się do sesji Uczucia Kochane i tak. Wiem, że tam odbywały się jakieś konsultacje. Tak, tak. I to już bardzo wcześnie, bo w zasadzie po tej pierwszej sesji Uczucia Niekochane, ja pamiętam, że dosłownie chyba na 3 lata przed planowaną już tą drugą częścią do Uczuć Kochanych, ksiądz Krzysztof mnie właśnie, czy poinformował mnie właśnie o takiej wizji tej drugiej sesji, że chciałby, żeby w tej drugiej sesji był jakiś za każdym razem inny obraz, który będzie jakimś takim wstępem do każdej z konferencji, a nie tylko do całej sesji. I myśmy, pamiętam, rozmawiali w kawiarni na temat uczuć, jakie będą poruszane w tej sesji o uczuciach kochanych i się razem zastanawialiśmy, jakie dobieramy obrazy do tych sesji. Więc niektóre propozycje były jego, niektóre moje, o niektórych dyskutowaliśmy. Już w zasadzie ja mu tam wszystko przygotowałam i teoretycznie, i wizualnie, gdzie mieliśmy to dopieszczać, tak zbliżając się do tego czasu tej sesji, ale to było niezwykłe, że razem szukaliśmy pewnego wyrazu plastycznego, artystycznego, które będzie jak brama otwierać daną konkretną konferencję. I to był jego pomysł. Ja mu w tym trochę właśnie pomagałam, żeby dostroić te obrazy do jego treści. Myślę, że Pani jest jedną z niewielu osób, która w jakiś sposób była świadkiem przestrzeni, po pierwsze bardzo intymnej, bo to jest jakaś forma pewnej intymności, kiedy my się konfrontujemy z dziełem sztuki, to w jaki sposób konfrontujemy to jeszcze, ale w jaki sposób je przeżywamy. No i w jaki sposób Pani w tym partycypowała, uczestniczyła, była też tego świadkiem. No, że to jest bardzo... No, cenne. Jest to cenne, więc mogę się podzielić tym, co ustaliliśmy wstępnie, jako pewien taki zarys, chwilę obecną o tyle, ile pamiętam. Więc do tej pierwszej konferencji, która miała być poświęcona uczuciu bezpieczeństwa, miał być, no to było do wyboru, albo obraz Olgi Boznańskiej, portret matki z dzieckiem, gdzie ksiądz Krzysztof zwracał uwagę na różnicę spojrzenia między matką a dzieckiem. W matce to spojrzenie było takie bardzo spokojne, a dziecko miało niepokój w oczach. I on chciał wyjść od tego obrazu właśnie do poczucia bezpieczeństwa. A drugim takim motywem to był obraz profesora Stanisława Rodzińskiego, taki nocturn, gdzie mój mistrz, tak, już świętej pamięci, tak. Gdzie to był taki nocturn, gdzie widniała biała sylweta domu i też ten kształt domu i poczucie bezpieczeństwa. No też do tego chciał jakoś nawiązać, ale tutaj miał wybrać, nie? Czy to będzie obraz Boznańskiej, czy profesora Rodzińskiego. Następnie do uczucia szczęścia to była propozycja od razu księdza Krzysztofa, obraz Marka Szagala, ukazująca małżeństwo, które tak lewituje nad Witebskiem, lecą szczęśliwi nad Witebskiem, więc od razu to był jego pomysł na tą konferencję. Potem zachwyt. Nad zachwytem to wzięliśmy portrety namalowane przez Wojciecha Weissa, a na tych portretach była jego żona, którą bardzo kochał. To była moja propozycja, która mu się podobała.
Każda konferencja jest trochę inna, jakby dane uczucie otwiera jakby inną energię, prawda? Inny jakiś wątek. Był jeszcze obraz Rembrandta, który był do poczucia pewnego spełnienia życiowego. I ten obraz, ostatni autoportret Rembrandta, był takim wyrazem starego, zniszczonego człowieka, który miał takie załzawione oczy, ale jednocześnie uśmiechał się, prawda? Więc jakby taki uśmiech trochę przez ból życia, nie? To był ostatni autoportret Rembrandta i tutaj razem doszliśmy do tego, że dobrze by było, żeby jedna konferencja miała również ten obraz. Potem jeszcze było uczucie rozkoszy i tutaj wiem z tego, co mi ksiądz Krzysztof przekazał, że samo uczucie rozkoszy podsunął mu ten pomysł ksiądz Maliński. Natomiast pomysłem na wizualizację uczucia rozkoszy miała być rzeźba Berniniego, Ekstaza Świętej Teresy. I jeszcze do takiego wątku smakowania życia miały być martwe natury holenderskie z XVII i XVI wieku. Zastawione stoły takimi bogatymi różnymi potrawami, pięknymi naczyniami, które rzeczywiście wywoływały taką wizualną różnorodność i różne smaki. Na myśl przychodzi mi Uczta Babet, film zresztą dla księdza Krzysztofa niezwykle ważny, to tak myślę, dobrze koresponduje z tym malarstwem, które pani teraz przywołuje. Natomiast ja powiem tak, ja się bardzo ucieszyłem, kiedy pani zaproponowała po pierwsze tak, spotkanie w tak oryginalnej aranżacji, tak bym to określił, bo tu jest naprawdę pięknie. I dodajmy, że spotkamy się w czasie, w którym jest taki strasznie trudny, bolesny i straszny. Ta przestrzeń, która jest wyznaczona przez te obrazy, jest jakąś oazą, w której po prostu możemy być. I teraz uwaga, to jest miejsce, w którym piękno na nas oddziałuje. Ale ja jeszcze chciałem powiedzieć o jednej rzeczy. Kiedy czytałem opis tego obrazu, to bardzo się ucieszyłem, ponieważ jest tam mowa, że patrzymy na troszkę Giewontu i czerwone wiarchy. Natomiast ja powiem, że ten widok, patrzyliśmy na niego z księdzem Krzysztofem dziesiątki razy. I kiedy tak sobie pomyślałem, Boże, przecież to jest ten Giewont, na który chodziliśmy i te czerwone wierchy. I one w jakiś sposób dzisiaj do mnie, do nas wracają. No to jest to bardzo wzruszające i za to dziękuję. Ale też, kiedy czytałem opis tego obrazu, to gdzieś znalazłem takie zdanie, że ten obraz, on się zrodził wpływem zachwytu artysty naturą, przyrodą tatrzańską. Tymczasem mamy w ręku artykuł, który jest, można powiedzieć, sprawcą też naszego spotkania. Artykuł, który Krzysztof popełnił w 2003 roku, był pierwotnie publikowany w Życiu Duchowym tutaj w Krakowie. Artykuł, kiedy ja go czytam, to przede wszystkim mam wrażenie, że on jest bardzo intensywny, jest bardzo dużo treści. Tak. Miałem wrażenie, że jest przesyt. Ja czytałem raz, wiele razy, ale teraz jeszcze czytałem, dojechałem do końca pierwszego rozdziału, mówię, koniec, wystarczy tyle. I dlaczego o tym mówię? Ponieważ czytam opis obrazu i słyszę, czytam, że on się zrobił pod wpływem zachwytu, a ksiądz Krzysztof tutaj nam mówi, co daje człowiekowi doświadczenie piękna. Daje nade wszystko zachwyt. Tak, to prawda. Także najpierw jest zachwyt i że ksiądz Krzysztof właśnie stawia w ogóle spośród tych trzech kategorii, jakim jest dobro, prawda i piękno, właśnie stawia na pierwszym miejscu piękno, jako tą pierwszą bramę do dobra, do prawdy, ale właśnie to piękno jest pierwsze. Dodajmy tytuł Doświadczenie piękna. Doświadczenie piękna. I zaraz na początku artykułu ksiądz Krzysztof pisze zdanie, że człowiek nie jest początkiem definicji, zrozumienia teorii. Człowiek narodził się z piękna, które inspiruje i określa jego rozwój. Ale właśnie to narodził się z piękna, jak również w innym miejscu mówi, że cenne jest w języku polskim określenie łono przyrody, że tutaj jesteśmy bezpieczni jak w domu i tutaj rodzimy się wciąż na nowo. Czyli łono przyrody, piękno jako te pierwotne bramy, z której wyszliśmy. I te rozważania pokazują piękno jako rzeczywistość obiektywną, jako proces wejścia w jego przestrzeń, aby doświadczać jego blasku, nasycać się nim i
i potem tą wewnętrzną przemianą obdarowywać innych, jak on to w artykule nazywa, zaświadczać, tak. Prawda? Ale powiedziała Pani jeszcze o jednej rzeczy, na którą chciałem zwrócić uwagę, bo mam wrażenie i ksiądz Krzysztof o tym mówi, że ta rzeczywistość sztuki, obrazów, to jest pewna rzeczywistość obiektywna, której my nie stwarzamy, my jesteśmy jej odbiorcami, my jesteśmy jej beneficjentami. Krzysztof na początku artykułu zwraca na to uwagę, że tak powiem, to my pukamy, to my prosimy, to my jesteśmy obdarowywani. Tak. No, swoją drogą to uczy nas pokory, ale to też jakby zwraca uwagę na pewien kierunek. To dzieło obiektywne na nas oddziaływuje, prawda? Zgadza się. Ksiądz Krzysztof podkreśla właśnie w swoich rozważaniach, że istnienie piękna jest rzeczywistością obiektywną, ale też zadaje bardzo ciekawe pytanie, czy człowiek sam o własnych siłach potrafi wejść w tą rzeczywistość piękna, bo on też w swoim artykule określa piękno jako taką rzeczywistość boską. I odnosi to pytanie do wydarzenia objawienia, gdzie sam Bóg wkracza w rzeczywistość człowieka, aby świadczyć o swoim pięknie i człowieka tym ogarnąć. I dopiero my możemy w tym uczestniczyć, prawda? Dlatego później też się pojawia to w artykule wskazanie na pewne trzy przestrzenie, które od siebie bardzo zależą, jakimi są liturgia, kultura i codzienność, prawda? Tak. Że liturgia nie zapomina o źródle. Rolą kultury jest połączenie liturgii z codziennością, która powstaje ze słuchania Boga i człowieka. I w tym kontekście kultura staje się drogą i znakiem dla codzienności, w której może ona przekazać swoje piękno i blask. Czyli to pierwsze jest, to jest ta rzeczywistość piękna, ale jako rzeczywistość boska. Obiektywna. Obiektywna. To bardzo też współgra, to tak na marginesie powiem, z teologią, szczególnie Hansa Ursa von Balthasara, tak. Który mówił, to było takie idea fix też księdza Krzysztofa, świętość subiektywna, świętość obiektywna. Faktycznie ten temat, on jest na wielu płaszczyznach obecny w twórczości księdza Krzysztofa, szczególnie tak. W teologii. Właściwie tutaj powstaje cała lista bardzo dobrych skutków, kiedy spotykamy się z pięknem i czym ono nas obdarowuje. Także doświadczenie piękna daje nam zachwyt, rodzi kontemplację i spojrzenie, która sięga coraz głębiej, przynosi dystans, uczy widzenia całości w harmonijnym spojrzeniu, a nie tylko jeden fragment, czyli z góry widać więcej, widać całość. Piękno zatrzymuje i uspokaja, przekazuje ciszę. Oczekuje trwania w obdarowanym zachwycie, daje przeczucie, że istnieje świat poza człowiekiem, który nie jest jego własnością, jest inny i nie daje się zagarnąć i zrozumieć do końca. Ale często daje odczuć też specyficzny ból nienasycenia w konfrontacji spotkania wymiaru wiecznego z kruchością i przemijaniem, które ostatecznie każe w Bogu szukać swojego źródła. Kiedy tak słucham Panią Profesor, to mam wrażenie, że to są rzeczy, które bardzo nas dotykają i które się gdzieś tam, że tak powiem, wyrażają w naszej codzienności, bo kiedy Krzysztof mówi o dystansie, o nienasyceniu, to są rzeczywistości, które też bardzo dotykają naszych więzi, ludzkich więzi. I tak mamy w rodzinach, w małżeństwach, w naszych grupach, społeczeństwach, tak. Wspólnotach i tak dalej. To są rzeczy, które się bardzo przekładają. Ale też jeszcze chciałem wrócić na chwilę do tego wątku, o którym Krzysztof wspomina, mianowicie, że piękno to jest takie coś, to jest takie narzędzie, które też więzi rodzi. On wychodzi od tego piękna trynitarnego, prawda? Chodzi o to piękno między trzema osobami w Trójcy Świętej, ale to również ma przełożenie ludzie piękni to są ci, którzy budują więzi. Tak, i on to ładnie pisze w jednym zdaniu, że piękno duchowe człowieka jest najmniej uchwytne, ale najmocniejsze. Że spojrzenie pięknego człowieka może przemienić nas, może nas zainspirować, dowartościować. Także piękni ludzie, ich spojrzenia, a za tym się kryje ich piękna duchowość, no przemieniają. Nas, świat dookoła. A to proszę powiedzieć, zapytam jako osobę, która na co dzień funkcjonuje w tym świecie, obraca się, ale w kontekście oczywiście artykułu księdza Krzysztofa, bo ksiądz Krzysztof mówi o pięknie i o brzydocie. Dlaczego tak jest, dlaczego ważną rzeczą jest to, abyśmy, mówię teraz w cudzysłowie, przebywali w pięknym świecie, w pięknych rzeczach, w pięknych wartościach? Jak to jest, że to na nas oddziaływuje? W kontekście też brzydoty mówię teraz, tak. Brzydoty i kiczu. Dlatego, że
Ksiądz Krzysztof uważał, że kicz religijny jest poważną krzywdą, że jest niemoralne, ponieważ niszczy najgłębsze doświadczenie chrześcijaństwa. Ksiądz Krzysztof w dziełach sztuki szukał piękna, które dla niego stanowiło światło, znaki, słowo Boga. Dlatego myślę, on stawiał to piękno na pierwszym miejscu, nie moralność, nie etykę, ale podkreślał to nasze narodzenie się w pięknie. I jeśli zaczynał ten artykuł od cytatu Fiodora Dostojewskiego, Brzydota zabija, to też można wskazać inne słowa tego pisarza, że piękno zbawi świat, które pokazuje, że nie tylko samym chlebem człowiek żyje, ale również kontaktem z boskim źródłem piękna, z którego narodziliśmy się. I obyśmy z tego piękna czerwali jak najwięcej. Kiedy wspominamy Krzysztofa, to on zapisał się w wielu naszych sercach jako osoba ciszy, jako czasem taka melancholijna, nieco wyłączona. Oczywiście tam jest coś więcej i głębiej się kryje, ale też znowu chciałbym wrócić do naszego obrazu, ponieważ obraz, nie wiem czy ja dobrze interpretuję, to jest subiektywny, ale tam jest taka trochę, jest wiatr, jest burza, są chmury, które przechodzą z tej prawej na lewą stronę, ale jednocześnie tu jest też dużo ciszy. Tu jest też dużo takiej, bym powiedział, pustyni w tym obrazie. Właśnie tej przestrzeni kontemplacji. Która była taka bliska Krzysztofowi. Tak. Że jakby są te napięcia wewnętrzne, emocjonalne, psychiczne, można powiedzieć, ale też jest ta przestrzeń. Przestrzeń kontemplacji. Krzysztof przywołuje takie zdanie, on zresztą w ogóle całą księdza Krzysztofa było to, że wiele razy zwracał nam uwagę na słowa, na które mnie jakoś umykają nam. Mówi o takim wrażeniu, mówimy zamilk z wrażenia, tak? Że w kontekście, kiedy ja się konfrontuję z tym dziełem sztuki, to w pewnym sensie jestem sam, chociaż tam są postaci, prawda? Ale generalnie gdzieś tam to jest sam i mam doświadczenie ciszy, spokoju. Często swoim rozmówcom zadaję pytanie, tutaj nie umieszkam o nim nie zadać tego pytania. W jaki sposób, gdyby zrobić taką stop klatkę aparatem jeszcze może takim analogowym i gdyby pani miała zrobić taką stop klatkę księdzu Krzysztofowi, to co na tym zdjęciu by się zapisało? No tutaj nie powiem zapisało, w pani przypadku powiedziałbym, co by było namalowane. To te dwie rzeczy, o których już wspomniałam, to zapatrzenie i kontemplacja, to najbardziej. To w tym kontekście też znajdujemy się w pięknej przestrzeni sukiennic, wśród tylu pięknych obrazów. Gdybyśmy my, naszym słuchaczom, kolej mieli zaproponować, jesteśmy w okresie Wielkiego Postu, byśmy mieli zaproponować jakieś konkretne ćwiczenie duchowe, które no, pozwoliłoby im się zbliżyć czy do siebie, do Pana Boga, do drugiego człowieka. Co Pani jako artysta mogłaby zaproponować naszą słuchaczom w kontekście też i tego artykułu, i obrazu? To może, jak ksiądz Krzysztof wskazywał na te trzy przestrzenie, jakimi są liturgia, kultura i codzienność, to z każdej z nich można w tym czasie coś wybrać dla siebie, czyli z przestrzeni duchowej można się wybrać na jakieś rekolekcje, z przestrzeni kultury można się wybrać chociażby do tego muzeum w sukiennicach, czy też skorzystać z innych form kultury. Ksiądz Krzysztof tutaj kiedyś w Kościele Mariackim na rekolekcjach wielkopostnych zalecał, żeby może dziennie przeczytać sobie jakiś wiersz na przykład. A w codzienności no to jak najczęściej przebywać na łonie natury, ale też spotykać się z pięknymi ludźmi. Bardzo dziękuję za to spotkanie w tym, raz jeszcze powtórzę, niezwykłym miejscu, w sukiennicach, w Muzeum Narodowym, w promieniowaniu dzieła Wiatr Halny Stanisława Witkiewicza i artykułu Doświadczenie Piękna. Dziękuję serdecznie. Rozmowy na Wielki Post. Od lektury do życia.